Dobrze, więc witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej. Konferencji, która jest dzisiaj poświęcona troszeczkę innym tematom niż do tej pory, ale niezwykle ważnym tematom, niezwykle ważnemu problemowi, który obok wyborów do Parlamentu Europejskiego coraz częściej pojawia się na ekranach telewizyjnych, coraz częściej pojawia się w przekazach prasowych, a ten problem właśnie dotyczy szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej, a dotyczy przede wszystkim nadmiernej populacji wilka w Polsce oraz nadmiernej populacji łosia w Polsce. Szanowni Państwo, w tej sprawie wystosowałem dzisiaj apel do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym apeluję w imieniu rolniczego PZZ-u, ale nie tylko rolniczego PZZ-u, również środowisk rolników, myśliwych, mieszkańców polskich wsi, mieszkańców polskich miast o natychmiastowe spowodowanie wprowadzenia takich przepisów, które mogłyby ograniczyć populację tych zwierząt. Szanowni Państwo, w Polsce mamy dzisiaj bardzo niebezpieczne zjawisko, wręcz powiedziałbym śmiertelne niebezpieczne w postaci nadmiernej liczebności wilka, gdzie przyjmując populację, która mogłaby w Polsce występować w ilości 500 sztuk, dzisiaj mamy około 3000, nawet mówi się, że znacznie 3000 już zostało przekroczone. Szanowni Państwo, codziennie mamy przypadki, dzisiaj też w środkach masowego przekazu, dokładnie telewizja Polsat podała kolejne ataki wilków na zwierzęta rolników, 12 owiec zostało zagryzionych u rolnika, ale drodzy Państwo, już nie tylko zwierzęta domowe, już w tej chwili zachodzi obawa o życie ludzkie. Wiecie Państwo, że wygłodniała watacha wilków nie zawaha się przed niczym, jeżeli będzie wygłodniała, i są przypadki w historii, że wilki atakowały, zagryzały ludzi. Za chwilę te przypadki Państwu podam. Ale drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj nie ograniczymy populacji wilka w trybie natychmiastowym, to lada dzień, chociaż odpukać niemalowany, nie życzę najgorszemu wrogowi. Może zaistnieć taka sytuacja, że wilki zaatakują człowieka. I dzisiaj, od momentu tej konferencji prasowej, żeby było jasne, że w razie ataku jakiegokolwiek na człowieka, polski rząd, polski premier, partia rządząca musi wziąć odpowiedzialność na siebie, bo już nie będzie tłumaczenia, że nikt nie wiedział. My dzisiaj apelujemy do premiera, do prezesa PiS-u, do ministra środowiska, do wszystkich środowisk, Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, o zebranie sił, o zjednoczenie się w tej kwestii, żebyśmy mogli jak najszybciej przekonać stronę rządzącą, że Polska jest jedynym krajem, który jest takim zbiorowiskiem wilków w naszym regionie Europy i jesteśmy jedynym krajem, który traci ogromne miliony, potężne pieniądze, jeżeli już chodzi o sprawy ekonomiczne, właśnie w postaci tego, że wilk dziennie zjada za około 15 tysięcy złotych mięsa w postaci sarny, w postaci dzika, w postaci jelenia. Daje nam to w skali roku około 60 milionów złotych, tych strat, które są po prostu pożerane przez wilki, ale z drugiej strony daje brak możliwości dalszego rozmnażania się, rozwoju, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tak dalej pójdzie, gospodarka łowiecka w przeciągu najbliższych 2-3 lat upadnie, gospodarka łowiecka będzie pozbawiona zwierzyny połowej, łosia, sarny, jelenia, dzika, chociaż dzik nie jest zwierzyną połową, ale jednocześnie, szanowni Państwo, stworzy to wielkie zagrożenie, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o człowieka. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, przygotowałem sobie tutaj również felietony z gazet typowo myśliwskich, gdzie podaje się przykłady w odniesieniu nawet do dzisiejszych czasów. Mamy tutaj przykłady z lat II wojny światowej, kiedy wiemy, że myśliwi wyjechali na front, wyjechali na wojnę. Nie było komu strzelać do wilków. Wilki
Afryki zaczęły się czuć swobodnie, nie widziały zagrożenia i zaczęły właśnie atakować ludzi. Podam kilka przypadków. 6 listopada 1944 roku wilki zagryzły 8-letnią dziewczynkę idącą do kołchozu. 12 listopada 1944 roku 9 wilków rozszarpało 14-letnią dziewczynę. 19 listopada 1944 roku 2 wilki zabiły 16-letnią dziewczynę. I takich przypadków, szanowni państwo, można mnożyć bardzo dużo. Mamy przypadki w Polsce już ataku na ludzi, gdzie człowiek uratował się tylko dlatego, że stała kapliczka z Matką Boską, gdzie udało mu się schronić, a już był zaatakowany i otoczony przez watahę wilków. I mamy przypadki już ukąszeń, mamy przypadki również ucieczek ludzi, którzy cudem się gdzieś tam uratowali w niektórych sytuacjach. I drodzy państwo, jeżeli dzisiaj nie podejmiemy konkretnej decyzji, to naprawdę może dojść do tragedii. I następna sprawa to jest sprawa łosi. Szanowni państwo, ponad 30 tysięcy sztuk łosia w Polsce przy populacji, która nie powinna więcej w Polsce wynosić niż 10 tysięcy, 9 się mówi. Proszę zauważyć, ile istnień ludzkich ginie w skali roku właśnie przez łosia. Z drugiej strony proszę zauważyć, ile milionów złotych marnuje się w polskich lasach, ile milionów złotych marnuje się w postaci niszczenia przyrody, bo przecież łosie ogryzają drzewa i tak dalej, i tak dalej. Mamy dzisiaj też przykład, gdzie jeden z redaktorów, który jest na dzisiejszej konferencji prasowej, jechał i akurat był też wypadek z udziałem łosia, gdzie trzeba było ściągnąć karetkę pogotowia, straż pożarną, dźwig, łosia uspać, czyli ogromne szarpnięcie budżetowe, a ten łoś i tak będzie musiał być uśmiercony, uśpiony i utylizowany, ponieważ ma połamane nogi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I gdyby ten łoś był w stosownym czasie odstrzelony, przerobiony na mięso, na kiełbasę, to byśmy to mięso sprzedali, podatek do budżetu państwa zapłacili. Nie rozumiem, kompletnie tego nie rozumiem, czy polskie państwo stać jest na to, ażeby dzisiaj ponosić tak ogromne straty z powodu tylko tego, że jest w Polsce jakaś garstka szkodników, bo ja ich tak nazywam szkodników, którzy opowiadają różne brednie o ochronie populacji wilka, łosia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie praktycznie w Europie tego nie ma. Wszędzie są populacje określone. Populacja wilka w Niemczech to jest 500 sztuk i 250 jest do odstrzału. Na Litwie podobnie. Nie patrzymy jak tam w innych krajach, ale też ta sytuacja jest zupełnie odmienna niż u nas. Jedyny kraj to w Polsce, gdzie jest tak nadmierna populacja. Łosia 20 tysięcy sztuk dzisiaj można spieniężyć. Dzisiaj to jest 70 ponad milionów złotych. 70 milionów złotych kolejne się marnuje, a z drugiej strony nie mamy czym zapłacić rolnikom za straty spowodowane przez dziką zwierzynę. Czyli z każdej strony mamy korzyści, bo jeżeli ograniczy się tą populację takiej czy innej zwierzyny, to również zmniejsza się ryzyko szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę na polach rolników. Dlatego też, tak jak powiedziałem wcześniej, występuję dzisiaj z apelem do prezesa Rady Ministrów. Apeluję również do pana premiera, do ministra rolnictwa, do ministra środowiska, żeby podjęli jak najszybsze działania. Na pewno będzie poparcie wielu środowisk. Jestem po rozmowach również z łowczym krajowym, jestem po rozmowach z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Wczoraj było posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Miło jest, że w końcu doczekaliśmy chwili, że wszystko to, co mówiłem, proponowałem do tej pory, to zawsze było torpedowane, mówiąc takim politycznym, chłopskim językiem, przez Polski Związek Łowiecki. Dzisiaj mamy pełne poparcie. Wszyscy są zgodni co do tego, że ta populacja musi być ograniczona i te odstrzały muszą nastąpić i to jak najszybciej. Także to było na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Ja mam pytanie. Czyje to są ustalenia, że wilków powinno być 500 sztuk, a łosi, nie pamiętam jaką kwotę tam podał. No przyjmujemy sobie porównanie z innych krajów o podobnym terytorium, gdzie jeżeli jest na przykład, nie wiem, w Niemczech, na Litwie, na Łotwie populacja w granicach 5 sztuk, a u nas jest ponad 3 tysiące i naocznie widzimy, jakie to powoduje zagrożenie, jakie straty, no to nie trudno sobie policzyć, a tym bardziej, że mamy wielu fachowców, mamy Polski Związek Łowiecki, mamy Lasy Państwowe, ludzi, którzy prowadzą doświadczenia, którzy wydają opinie, również w tych felietonach podają właśnie liczby,
liczby, jakie ich zdanie fachowców, którzy się tym zajmują, którzy prowadzą badania, doświadczenia, jakie powinny być. My tutaj niczego nowego nie wymyśliliśmy. Jeżeli są pewne założenia i obliczenia, że te szkody będą mniejsze, że będzie mniej wypadków, jeżeli to jest logiczne, no jeżeli będzie łosia 10 tysięcy, a nie 30 tysięcy, no to nie trudno się domyśleć, że i szkód będzie mniej i na pewno wypadków będzie mniej. To jest naturalne. To jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś liczby dotyczące, to znaczy dane dotyczące liczby napadniętych gospodarstw, wyrządzonych szkód przez wilki? To znaczy, takich statystyk może się nie prowadzi, ale wystarczyłoby dzisiaj zwrócić się do głównego lekarza weterynarii, gdzie w poszczególnych terenach, być może nawet główny lekarz weterynarii jest w posiadaniu takich danych, natomiast my na bieżąco śledzimy takie pojedyncze przypadki, gdzie zagryza się ileś tam cieląt, prawda, krów, czy tak jak ostatnio owiec, prawda, gdzieś się czyta w środkach masowego przekazu te właśnie już pojawiające się ataki na dzieci, na ludzi, gdzie już nawet rolnicy się wypowiadali z tego terenu, gdzie zostały zagrożone te owce, że dzieci dowożą do szkoły w samochodach, bo boją się, obawiają się rodzice ataku wilków. Mało tego, mamy już sygnały, doniesienia, gdzie są zmasowane ataki w atach wilków na psy domowe. Do tej pory zdarzały się przypadki, gdzie pies na wolności, który gdzieś tam ze strachu uciekł do lasu, został zaatakowany i pożarty, a w tej chwili już są przypadki, gdzie na podwórku rolnika pies na uwięzi został zaatakowany i zżarty przez wilki, więc one już się nie boją. One już widzą, że nic im nie grozi. Ten instynkt najwidoczniej pozwala im na to, że oni są coraz bardziej śmiałe. I ta śmiałość powoduje to, że my musimy się wszyscy bać. My wszyscy musimy się bać. Proszę zauważyć, ludzie chodzą na jagody, ludzie chodzą na grzyby, prawda? Pytają, nieświadomi. I czy my musimy czekać teraz czas, aż ktoś w tym lesie zginie, czy na drodze, czy nie, nawet na wsi zaatakowany przez dziką zwierzynę? Myślę, że nie. Bo jeżeli chodzi o łosia, to już nie mamy na co czekać, bo już mamy ileś set przypadków ludzi, którzy zginęli w wypadkach samochodowych spowodowanych właśnie przez łosia. O jakich my liczbach mówimy? Ile według Państwa powinno zostać odstrzelonych wilków i łosi? To znaczy, mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy wilka powinien się rozstrzelić minimum 2,5 tysiąca. Bo zaniżone te stawki podaje się, że jest w ogóle populacji 2,5. Ale fachowcy twierdzą, że jeszcze jest grubo ponad 3 tysiące sztuk, więc chcemy, żeby pozostało nie więcej niż 500 sztuk na naszym obszarze. Łosia mamy ponad 30 tysięcy, chcemy, żeby zostało w granicach 9, maksymalnie do 10. I żeby ta gospodarka była prowadzona w przypadku łosia, tak jak rolnik prowadzi gospodarkę, że najpierw to zwierzę wychowa, wyhoduje, dokarmi, sprzeda, ale zostawi maciorek, która dalej rodzi. Nie na takiej zasadzie, że teraz pójść do lasu i wykłusować, wystrzelać wszystko, a później patrzeć się na gołą przyrodę. Nie. Tu musi być racjonalna gospodarka łowiecka, taka, jak jest prowadzona w zagrodach rolników. Czy nie obawia się Pan, że politycy, a szczególnie Pan prezes Kaczyński zastopuje tego typu działania zmierzające do zagospodarowania łosia czy odstrzału wilków? Obawiam się, natomiast no, prezes Kaczyński, wiadomo, znany jest z zamiłowania do zwierząt, natomiast też kiedyś rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim i też przekazywałem, że jestem rolnikiem i kocham zwierzęta i je szanuję. Natomiast chciałbym tylko, aby prezes Kaczyński nie był dalej wprowadzany w błąd w odniesieniu do cierpienia zwierzęcia, bo jeżeli prezes Kaczyński zobaczy, jak cierpi sarna, jak cierpi jeleń, rozszarpywany, rozrywany na żywca przez wilki, to wtedy na pewno przekona się, że odstrzał to jest maksymalnie 10-15 sekund, jeżeli jest zwierzę dobrze strzelone. Natomiast wilk jest chyba jedynym gatunkiem, który nie dusi, bo tak jak na przykład ryś łapie za kark, przerywa rdzeń kręgowy, zwierzę zdycha natychmiast, prawda? Natomiast wilki na żywca rozszarpują. My mamy zdjęcia saren, gdzie te wnętrzności jeszcze się ciągną, sarna żyje. To są straszliwe zdjęcia, to są przerażające zdjęcia. Ja powiem szczerze, że nawet bałem się prezesowi tego pokazywać z uwagi na to, że rzeczywiście jest, myślę, że takim może nie tylko tym człowiekiem, który kocha zwierzęta. To jest nad
kochający człowiek zwierzęta. No i bardzo dobrze z jednej strony, ale musimy przekonać prezesa do tego, że właśnie po tej drugiej stronie jest cierpienie, rzeczywiste cierpienie zwierzęcia, a nie przy jego odstrzale. Jakie znaczenie gospodarcze ma dla w skali kraju gospodarka łowiecka łosiem? No w tej chwili wiadomo, straty są ogromne, straty są liczone w milionach. My, jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, no, łoś odstrzelony, przerobiony na kiełbasę daje dochody do budżetu państwa. Nawet gdybyśmy bezpośrednio tych pieniędzy nie odprowadzali, to są zakłady mięsne, które przerabiają dziczyznę i za sprzedany towar, kiełbasę, szynkę, balerony, inne elementy, muszą z tytułu zysku odciągniętego odprowadzić podatek. Tak czy inaczej, państwo na tym traci ogromne pieniądze. Tak jak traci na braku odstrzału dzików odpowiedniego, jaki powinien być prowadzony do tej pory, gdzie tłumaczyłem i mówiłem, że jeżeli się dziki odstrzeli w odpowiednim czasie, to te mięso pozyskane zostanie po prostu spieniężone. Tak jak zrobili Niemcy. Niemcy jeszcze choroby nie ma, już odstrzeli 800 ileś tysięcy sztuk dzika, co im dało ogromny biznes. A w Polsce co zrobiono? W Polsce trzeba zapłacić, bo to zwierzę, żebyśmy wiedzieli, jeżeli chodzi o dziką zwierzynę, to zwierzę, jeżeli nie zostanie odstrzelone przez myśliwego, to zostanie pokonane przez chorobę. A jak zostanie pokonane przez chorobę, to trzeba 200 zł zapłacić za znalezienie tego dzika, trzeba zapłacić za dowiezienie go do utylizacji, trzeba zapłacić za utylizację, wszelkie jeszcze inne obsługi weterynaryjne, to są ogromne straty z budżetu państwa, przecież to budżet państwa pokrywa. A powinno być dokładnie odwrotnie, to powinny być korzyści. I powtarzam jeszcze raz, gospodarka łowiecka, a nie to, co się działo do tej pory w Polsce, że każdy sobie rzepkę skrobie, nikogo nie interesują sprawy ekonomiczne, gospodarcze, tylko aby zaspokoić własne potrzeby. Dzisiaj mamy dowód na to, gdzie na terenach wschodnich są tereny, gdzie już praktycznie nie ma dzika, bo z jednej strony pokonała choroba, z drugiej strony zżarły wilki i pytanie, jak ta przyroda będzie dalej wyglądała. Jeżeli nie ma dzika, no to za chwilę wilki pożą sarnę. Skończy się sarna, pożą jelenia. Skończy się jeleń, no przeniosą się już wtedy na pobliskie wsie i będą atakowały ludzi. Nie ma innego rozwiązania, nie ma innej możliwości. Jeśli chodzi o łosia, to jaki jest to rząd wielkości? No 20 tysięcy sztuk mamy zbyt dużo. No załóżmy, że 350-400 kg żywego mięsa jest na jednym łosiu, no to można sobie policzyć, nie wiem, 80 tysięcy ton, tak? 70-80 tysięcy ton żywego mięsa to jest strata, która jest niepowetowana, tak jak powiedziałem, nie ma czym zapłacić rolnikom za szkody, a pieniądze chodzą po lesie. No, to jest dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że część tych pieniędzy nie musiałaby być płaconych w ramach odszkodowań, bo zmniejszenie populacji spowoduje również zmniejszenie szkód w rolnictwie. Także to mówię, to ma swoje korzyści ze wszech stron. Do kiedy ten odstrzał powinien się odbyć? Ja myślę, że ten odstrzał powinien się odbyć natychmiast. Natychmiast z uwagi na to, że w tej chwili codziennie, tak jak powiedziałem wcześniej, codziennie kilkadziesiąt tysięcy złotych Polska traci na wykarmieniu watach dzików w Polsce. Już nie mówię o łosiu, ale generalnie o dzika. My musimy wiedzieć, że w tym momencie... Wilka. W tym momencie, kiedy my tutaj prowadzimy konferencję prasową, tam w Polsce w terenie zjadane są sarny. W tym momencie są zjadane sarny. Może za 1000 zł, może za 1500, może za 2000, ale cały czas ten zegar bije. Tak jak dług Polski, tak samo i tutaj. Cały czas zegar bije. I dopóki nie zaczniemy tylko strzałów, co chcą robić myśliwi, podkreślam. Myśliwi chcą robić, jestem przekonany, że mamy pewne poparcie. Nawet Lasy Państwowe, kiedy byłem na spotkaniu z wicedyrektorem, mówiłem o tym problemie i też mówię, że się podpisują pod tym obydwoma rękami i nogami. Każdy zdrowo myślący gospodarz w tym kraju na pewno się pod tym podpisze i apeluję do premiera, żebyście w końcu przestali się bać tej garstki szkodników. Mówię o tych pseudobrońcach zwierząt, którzy chodzą i te brednie opowiadają. Jeżeli oni są tacy opiekunowie zwierząt, to dlaczego pozwalają na takie cierpienie zwierzyny? Dlaczego oni nie przekładają tej ochrony opiekuńczości nad zwierzęciem w odniesieniu do człowieka? Dlatego nie wiem, czym to jest spowodowane, że tak mała garstka ludzi wodzi nas wszystkich za nos.
A czy nie obawia się Pan takiego zjawiska, że przyroda ma zdolność do samoregulacji, tak? Jeśli wytępimy wilka w dużej części, to właśnie ta zwierzyna połowa zacznie jakby mnożyć się kilkukrotnie i wtedy... No i o to chodzi, Pani redaktor, to jest biznes. No po drugiej stronie wilka jest myśliwy. Myśliwy jest od tego, żeby tą zwierzynę nawet dokarmić, żeby ją wyhodować, żeby jej pomóc przetrwać, żeby jej pomóc się rozmnożyć i w odpowiednim momencie redukować populację, żeby te szkody były jak największe, ale jednocześnie, żeby gospodarka łowiecka przynosiła pieniądze, przynosiła efekty, przynosiła dochody. Na tym polega gospodarka łowiecka. To nie jest tak, że my mamy dzisiaj wystrzelać, nie wiem, wszystkie sarny, wszystkie łosie, wszystkie jelenie. Nie. My mamy na przykład populację 1000 sztuk, musimy zostawić ileś tam łań, ileś tam macior, prawda, które dalsze rozmnożenia spowodują, a te nadwyżki dopiero można odstrzelać i robić z tego porządny biznes. Proszę mi wierzyć, że na zachodzie, w innych krajach Europy obwody łowieckie, ośrodki hodowli zwierzyny przynoszą poważne dochody. Dlaczego Polska ma na tym nie zarabiać? Dziękuję.